Mamy trochę omówiony i zamknięty temat prosumenta zbiorowego. On jest, on funkcjonuje, jest ustawa, można z niego korzystać. W tym roku pojawił się temat prosumenta lokatorskiego. To też jest taka nieoficjalna nazwa, bo to nie jest prosument lokatorski. Nie wiem, czy to ma swoją określoną nazwę, o którym się mówi, że może być ciekawym rozwiązaniem właśnie dla wspólnot, spółdzielni. Jakbyś dwa słowa powiedział, dlaczego może być to lepsze rozwiązanie, do kogo jest skierowane, jak to ma działać? Ten prosument lokatorski jest to trochę pokłosie tego, co zrobiło ministerstwo, czyli tych konferencji, Ministerstwo Rozwoju Technologii, tych konferencji, które były. I to są jakby trochę takie też wnioski po tych konferencjach, tak? No bo generalnie, co do zasady, ten prosument lokatorski to jest zwykły prosument, taki, tak to nazwijmy. Ja mówię oczywiście trochę w uproszczeniu. Dobrze. Jest to zwykły prosument, ale tym zwykłym prosumentem jest spółdzielnia lub wspólnota. Ten prosument działa na istniejącym punkcie poboru części wspólnej budynku, czyli nie musimy tworzyć nowego punktu poboru energii, tylko możemy dołożyć instalację do istniejącego punktu poboru części wspólnej budynku i ten prosument jest rozliczany w taki sposób jak normalny prosument, z tą różnicą, że środki, które są z tytułu wprowadzenia energii do sieci, tej nadwyżki, które są jakby przychodem dla tego prosumenta, nie pozostają rozliczane w depozycie prosumenckim części wspólnej, tylko po każdym okresie rozliczeniowym zostają wypłacane na rachunek wskazany przez tego prosumenta w pieniądzu. Taka jest różnica, czyli jeżeli w części wspólnej wybudujemy instalację, której produkcja przewyższa zapotrzebowanie takiego punktu poboru, czyli tej części wspólnej budynku, to ta nadwyżka energii jest sprzedawana, środki są przekazywane na rachunek spółdzielni, czyli tego prosumenta, natomiast spółdzielnia powinna, czy musi, wykorzystać te środki jakby na, musi je przeznaczyć na jakby no na obniżenie kosztów funkcjonowania, co się przełoży na niższe opłaty eksploatacyjne dla wszystkich lokatorów, czyli równo, sprawiedliwie na wszystkich, tak? Czyli prosument lokatorski jest taka różnica, że po pierwsze nie robimy nowego punktu, tylko wykorzystujemy części wspólne. Mamy autokonsumpcję, czyli mamy mniejsze koszty energii w częściach wspólnych, czyli to już jest jakby jedna jakby oszczędność spółdzielni. Natomiast nadwyżka jest sprzedawana, a środki spółdzielnia ma przeznaczyć jakby na obniżenie funkcjonowania tych wszystkich części jakby wspólnych, tak? Więc to jest jakby zasadnicza różnica. Oczywiście w projekcie nowelizacji ustawy jest to bardzo czytelnie opisane, jest tam w artykule 4c dodaje się ustęp 11 i 16, więc w bardzo konkretny sposób jest to opisane. Trzeba złożyć po prostu wniosek. No jest opisany ten sposób rozliczenia, że te środki z depozytu są przekazywane na rachunek spółdzielni, tak? I oczywiście jest też wskazane, że no, te opłaty, no, te środki mają być przekazane jakby na na różne wspólne wydatki, na przykład na śmieci, tak, które drożeją, tak? Czyli rzeczy, czyli na jakąś termomodernizację, czyli na odświeżenie klatek, tak? Czyli de facto możemy pomniejszyć fundusz remontowy, czy pokryć koszty, które wszyscy muszą
solidarnie w tej samej wysokości, w tej samej proporcji pokryć, tak? Niezależnie od... Lub po prostu możemy nawet te środki spożytkować na zakup energii elektrycznej, po prostu sfinansowanie zakupu energii elektrycznej wszystkich części wspólnych, bo wiadomo, że nie na każdym budynku taka instalacja może powstać, a dwa, że łączna jakby produkcja tych instalacji może nie pokryć w całości zużycia części, kosztów zużycia energii w częściach wspólnych, tak? Więc czyli, to... czyli to jest tak, tylko dodam, czyli to jest, bo powiedzieliśmy na początku naszego nagrania, że na blokach już można od wielu lat montować instalacje fotowoltaiczne w systemie prosumenckim. Tu mamy ten system prosumencki net billingowy, czyli zgodnie ze zmianą ustawy z kwietnia ubiegłego roku, 2022 roku, tylko ona została jakby uzupełniona o to, że w przypadku właśnie wspólnot i generalnie wielorodzinnych domów, nadwyżki energii, które są sprzedawane, cena jaka jest, to jest cena rynku dnia następnego, prawda? Bo to jest to, co jest co miesiąc, możemy sobie tą cenę zweryfikować. Możemy, tak jak w przypadku osoby fizycznej czy osoby prawnej, która jest w systemie net billingu, on może tylko rozliczyć energię, którą kupuje, tak? Czyli zbilansować sobie z tym, co będzie kupował, a tu może sobie zadecydować, czy bilansuje, czy wypłaca i z tych pieniędzy pokrywają, nie wiem, koszty odmalowania klatek schodowych tego czy innego bloku. To jest taka podstawowa i właściwie chyba jedyna różnica, ale dosyć zasadnicza, tak? Tak, ja myślę, że to jest... Znaczy, ja powiem tak, dzisiaj moglibyśmy teoretycznie na ogólnych zasadach funkcjonowania rynku energii wyobrazić sobie, że spółki obrotu mogą wprowadzić taki produkt na rynek, tak? Czyli po prostu spółdzielnia, znaczy po prostu punkt poboru, w którym zostaje wybudowana instalacja, spółdzielnia po prostu tą energię elektryczną sprzedaje, tak, i dostaje z tego tytułu przychody. Natomiast ustawodawca tutaj jasno jakby określił w ustawie ten mechanizm jakby, tak, taki zbudował produkt po prostu, powiedział spółkom obrotu, słuchajcie, wy musicie działać w taki sposób, a spółdzielniom pokazał, że spółki obrotu muszą działać w taki sposób, więc wy możecie te instalacje sobie wybudować i macie to zrobione prościej. Oczywiście no, środki musicie przekazać jakby na obniżenie kosztów, tak? I wtedy z założenia jest to w miarę sprawiedliwie, bo wszyscy mieszkańcy na tym korzystają w sposób równy. Nie ma tego, że jeden ma pieniądze, tak? No to on sobie wybuduje, nie wiem, 5 kWh instalację, tak? Czyli będzie miał udział 5 kWh w takiej instalacji, 5 kW, tak? W takiej instalacji, a inny na przykład 0,5, bo nie ma jakby pieniędzy, tak? Tutaj jest tak, że też spółdzielnia jakby może wyjść z inicjatywą, że przeznacza swoje środki, tak? Które ma zgromadzone właśnie na inwestycje, tak? Wszystkich jakby mieszkańców środki. Może sięgnąć po grant i dostać dotacje na budowę tych instalacji. No i wtedy jakby te koszty czy jakby korzyści są rozliczane jednakowo, proporcjonalnie na wszystkich po prostu, więc nie będzie tak, że jeden mieszkaniec chce wybudować więcej, drugi mniej, a jeden w ogóle jest przeciwny, tak, żeby budować takie instalacje. Także jakby te wszystkie problemy organizacyjne, no i oczywiście techniczne, kosztowe, tak, związane z montażem tych układów pomiarowych, no tutaj nie występują, także w porównaniu do prosumenta zbiorowego, ten prosument lokatorski wydaje się być naprawdę bardzo ciekawym rozwiązaniem, bardzo prostym i czytelnym. I tak jak powiedziałem na konferencji, na targach, na prezentacji, tu wypadałoby trochę pochwalić Ministerstwo Rozwoju i Technologii za te przepisy. To nieczęsto pewnie to słyszą, więc... Tak, znaczy no, wszyscy wiemy, że legislacja u nas w obszarze energetyki czy rynku energii jest bardzo zawiła, skomplikowana, trudna i problematyczna. Koledzy od wiatraków mogą przytaknąć. No, myślę, że nie tylko od wiatraków, natomiast no, tutaj rzeczywiście...
punkt 11-16 bardzo konkretnie to opisuje i bardzo prosty mechanizm jakby jest tego. Także to może spowodować oczywiście, że ten rynek instalacji, czy no tak to można nazwać, rynek spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot, on może ożyć, tak? Jeszcze przy tym, że mamy dostępny grant, mogą powstawać te instalacje. Oczywiście też mamy, no, musimy sobie zdać sprawę z tego, że nie na wszystkich budynkach takie instalacje można wybudować. Ja akurat siedzę w biurowcu na Mokotowie i widzę tutaj kilka bloków mieszkalnych, widzę ich dachy za oknem, właśnie na nie patrzę. No i tak powiem szczerze, że trudno na tych budynkach, co widzę, byłoby na niektórych w ogóle zlokalizować jakiekolwiek instalacje. Na niektórych można by było, ale to nie będą jakieś wielkie instalacje. Ale zawsze, patrząc z perspektywy całego jakby rynku, no to kilka megawatów, czy kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt w tych rozproszonych instalacjach może powstać, tak? Więc jakiś rynek OZE nam się jakiś segment chociażby w części odblokuje, tak? Ja myślę, że dobrze by było i myślę, że jest na to szansa, dlatego że jak się popatrzy nawet na czynsze w mieszkaniach, jak one w ostatnich 2-3 latach bardzo mocno wzrosły ze względu na różnego rodzaju podwyżki energii, nie tylko elektrycznej, ale także cieplnej, także śmieci. Woda jeszcze nam jakoś bardzo mocno nie wzrosła, ale myślę, że to w kolejce czeka. Więc może teraz to być taki bodziec, właśnie, że ktoś płacił czynsz za mieszkanie 400 zł, za mieszkanie 40 metrów w Poznaniu, wiem ze swojej autopsji, a teraz jest 600 zł, tak? To jest 50% więcej, tak? Ale i tu też jest zasada taka, że nie potrzebujemy jakichś dodatkowych projektów, dokumentacji, jakichś administracyjnych elementów. Możemy budować na każdym dachu, czy to trochę inaczej wygląda? Orientujesz się w tym temacie? To możemy raczej na każdym dachu budować, tak? Do 50 kW, nie? Bo powyżej to są inne procesy. Standardowa instalacja, mikroinstalacja na zgłoszenie, tak? Powiedzieliśmy na początku, że tej ustawy jeszcze nie ma, ona jest w tej chwili, ostatnie jakieś zmiany były dokonywane w marcu, z tego co czytałem na tej drodze legislacyjnej na stronie ministerstwa. Masz jakieś takie przesłanki, że ona może być uchwalona w najbliższym czasie? Coś ci się tam gdzieś, jesteś z Warszawy, więcej słyszysz, lepiej widzisz, sam zresztą mówisz, że w biurowcu siedzisz. Z tego co wiem, to jest projekt ustawy, w którym są zawarte również inne regulacje, jeśli chodzi o rynek energii, również i dla klastrów energii, także tam jest dosyć dużo jakby zmian i z tego co wiem, no to ta ustawa od pewnego czasu mówi się, że już za chwilę będzie jakby na tapecie, tak, w Sejmie, natomiast no trudno jest mi tak powiedzieć, kiedy to będzie, no sami wiemy jak to wygląda, że jest to tak, że nieraz coś leży, nagle przychodzi jakiś dzień i jest na tapecie i budzimy się rano i już jesteśmy w nowej rzeczywistości prawnej, więc no zakładam, że jakby rynek oczekuje tych zmian, które tam są, więc myślę, że to w miarę szybko, o ile można określić to słowem szybko, zostanie to zrobione, tak. Ale to już niezależnie od, czy ta ustawa będzie za miesiąc, czy przed wyborami, czy w innym terminie, dzisiaj możemy zostać prosumentem, nazwijmy to tradycyjnym, i wspólnota sobie wybuduje tą instalację, będzie mogła przenieść się do tego prosumenta lokatorskiego, żeby po prostu nie czekać, nie? Tam nawet jest taki zapis, że na wniosek prosumenta, tak? Prosumenta, okay, energii odnawialnej, czyli znaczy powiem tak, no to jest tak też chyba w mądry sposób przemyślane, że jeżeli dzisiaj wspólnoty i spółdzielnie weszłyby w ten model prosumenta lokatorskiego, buty jakby prosumenta, zwykłego prosumenta, no to po wejściu w życie tych przepisów, tam jest jasno wskazane, że na wniosek będą mogły jakby zostać tym prosumentem lokatorskim, tak, więc jest jakiś proces inwestycyjny, który trwa ileś, tak, czy nie wiem, proces pozyskania funduszy, tak, czy nawet samego wybudowania, oddania tych instalacji, więc zakładam, że
nawet jeżeli te wspólnoty zaczną to robić, no to te przepisy w międzyczasie, jeżeli się pojawią, no to one dadzą taką możliwość, tak, zostania tym prosumentem lokatorskim. Pytam o to właśnie, żeby tu wspólnoty się nie wstrzymywały, dlatego że pojawił się coś takiego jak grant OZE. Czy jakby znasz grant OZE, który jest przeznaczony, tu czytam, na zakup, montaż, budowę lub modernizację instalacji odnawialnego źródła energii, o który może ubiegać się inwestor, który jest właścicielem lub zarządcą budynku wielorodzinnego. Co to jest? Masz więcej informacji na ten temat? Korzystałeś z tego, składałeś może już wniosek, czy wy jako firma? Nie. Ja tutaj nie składałem wniosku, natomiast dosyć szeroko założenia do tego grantu były omawiane właśnie na tych konferencjach organizowanych przez Ministerstwo Technologii i Rozwoju. I generalnie jest to grant, o który mogą się właśnie ubiegać spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty. I jest to po prostu grant, który no jest to dotacja, tak, do 50% kosztów na nową instalację fotowoltaiczną lub rozbudowę czy modernizację istniejącej instalacji, co najmniej o 25%, na pompy ciepła i na magazyn energii, tak? I tutaj jakby jest to, myślę, że dosyć ciekawe rozwiązanie. Oczywiście tutaj przyznaję ten grant Bank Gospodarstwa Krajowego. Jest to w ramach prefinansowania KPO, tak, Krajowego Planu Odbudowy. No i wydaje się, że jest to bardzo ciekawe rozwiązanie. Z tego, co wiem, jest bardzo duże zainteresowanie. Znaczy, bo to są konkretne pieniądze. Wniosek właśnie jest dosyć prosty. Dofinansowanie na poziomie 50%. Tu kwota 500 000 000. Tu ja czytam sobie, do 30 czerwca 2026 roku można składać wnioski. Myślę, że szybciej zostaną te środki wykorzystane. Więc powiem tobie, tak patrząc sobie na tą dokumentację dotyczącą grant OZE, wydają się bardzo proste jak mój prąd w pierwszej edycji, tak? Że każdy, można powiedzieć, dostawał tam na początku chyba było 4000 zł. I tu tak samo sytuacja wygląda. Nie trzeba być prosumentem lokatorskim, zbiorowym, no trzeba być po prostu prosumentem i zdążyć, bo uruchomione zostały środki bodajże już chyba od lutego. Budżet jest na 8000 domów wielorodzinnych, tak bym to powiedział. Nie wiem, czy to jest dużo, czy mało, nie wiem, ile jest w Polsce. Chyba tych domów wielorodzinnych jest około chyba 100 tysięcy, jeżeli ja tak coś kojarzę, więc... No, na pewno nie jest to duża ilość, natomiast zawsze jest to spora kwota, która może być wykorzystana właśnie na rozwój energetyki rozproszonej, odnawialnej, tak? Więc wydaje się, że kierunek jakby zaadresowania tych środków też jest właściwy, no bo te spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty, one historycznie gdzieś tam próbowały niektóre, te bardziej ambitne właśnie budować sobie te instalacje, natomiast no to tutaj będzie dużym bodźcem. Ja z tego co wiem, to około tam miesiąc temu były jakieś informacje na rynku, że chyba już tych wniosków dosyć dużo było aplikowane, aczkolwiek no, ja powiem tak, w pewnym momencie wszyscy się spodziewali, że to będzie prawdziwy boom, tak, że tam się wszyscy rzucą na tego prosumenta lokatorskiego, no bo jednak jest to jakiś fajny obszar, natomiast ja dokładnie nie wiem, ale tam też występują jakieś drobne bariery, jak to wszędzie bywa w tym finansowaniu. Więc chociażby nawet takie, że ten grant wypłacany jest po wykonaniu tych instalacji, tak? W związku z tym rozliczeniu budowy tych instalacji. W związku z tym no, spółdzielnia musi jakby zaangażować swoje środki, te 50% środków, tak? I zapłacić czy rozliczyć projekt wykonawcy i dopiero wtedy uzyskuje jakby zwrot tego grantu, więc no nie wszystkie spółdzielnie, wiadomo, jak w jakich czasach żyjemy, są w trudnej sytuacji jakby finansowej,
więc no, nie wszystkie spółdzielnie mogą być w stanie założyć takie środki, no plus oczywiście drugie 50% muszą zainwestować, więc to też nie jest tak, że taka spółdzielnia z dnia na dzień może sobie wyjąć ileś tam setek tysięcy złotych czy milionów, no bo nie mówimy tutaj pewnie o aplikacji, o jedną mikroinstalację, tylko mówimy o co najmniej kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, no to to robią się spore pieniądze, no ale generalnie myślę, że ten grant będzie bardzo szybko wykorzystany w całości. Mnie się wydaje, że można, bo można wnioskować mniejsze też instalacje, nawet takie 10 czy 20 kW peak, bo te wnioski nie są jakoś tam mocno skomplikowane. Też my współpracujemy z instytucjami finansującymi, które mogą udzielić leasingu, kredytu, więc jeżeli spółdzielnia, wspólnota ma możliwość pewnie zabezpieczenia jakoś w sposób na majątku, bo tak zakładam, że tak to może funkcjonować, to też może tych środków nie wykładać. Więc no, wydaje mi się, że kłopotem może być brak dogadania się znowu między mieszkańcami, bo w przypadku spółdzielni, no tam zarząd podejmuje decyzję, ale w przypadku wspólnoty, no to, to mieszkańcy, może tu być też taki kłopot. Tam oni się też rzadko widują, raz w roku są te spotkania, więc może to też z tego. Tutaj z tego co wiem, to też są takie trochę, czy może bariery, no trudno nazwać to chyba barierą, ale no niektóre zarządy spółdzielni mieszkaniowych, czy walne jakby zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowych, odbywają się raz w roku i takie decyzje wymagają zatwierdzenia takiego walnego, tak? Na ogół te walne zgromadzenia, z tego co ja słyszałem, odbywają się na początku roku, czyli gdzieś tam pod koniec pierwszego kwartału, tak? Bo tam tak. Tych walnych są zatwierdzane jakieś sprawozdania roczne i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby no niektóre spółdzielnie mogły nie zdążyć się przygotować do takiego walnego zgromadzenia, żeby jakby przedstawić dokumenty takiego projektu, projekt i uzyskać jakby zgody, więc tych walnych zgromadzeń. Więc tutaj jakby również z takiego powodu może być tak, że nie do końca, że nie ma takiego prawdziwego boomu na to, że spółdzielnie po prostu muszą mieć jeszcze chwilę czasu do tego, żeby się przygotować po prostu, tak, organizacyjnie, formalno-prawnie. No i pewnie w trakcie roku, czy na początku przyszłego roku takich już zgłoszeń może być bardzo dużo tam do tego grantu. Tak mi się wydaje, że to może być też jedna z przeszkód, ale...